O kilkusetmilionowym zadłużeniu Zabrza informowaliśmy już kilkukrotnie. Teraz przychodzi czas na trudne decyzje. Mają one ratować budżet miasta. Zaczęło się od zwolnienia ponad 100 pracowników Urzędu Miasta. Potem zwolnienia wręczono aktorom z Teatru Nowego. Teraz na celowniku jest Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, które już wkrótce, bo od nowego roku ma przejść w ręce marszałka województwa śląskiego. Szczegóły zna Karolina Komada. Sztolnia Królowej Luizy, wieża Ciśnień, kopalnia Gujdo i Muzeum Górnictwa Węglowego to wizytówki i symbole Zabrza. Myśmy tam tylko wjeżdżali tak na dół, tak pooglądać, jako bajtle. Jeszcze to już, jak to zaprzestali, bo to już 20 lat temu było, nie? Wiem, że kopalnie naprawdę idzie i można zwiedzać i są warte, żeby istniały, nie? Mi się tak wydaje, nie? Obiekty istnieć będą, lecz będą mieć nowego właściciela. Trwa proces przejęcia Muzeum Górnictwa Węglowego. Od nowego roku ma stać się własnością samorządu województwa śląskiego, który do tej pory tylko współprowadził instytucje. Zarówno w 2023, jak i w 2024 roku Urząd Marszałkowski przeznaczył prawie 9 milionów złotych z budżetu na ich funkcjonowanie. Zabrze dokładało około 7 milionów rocznie. Ta kwota łączy około 16 milionów złotych mniej więcej, którą województwo przeznaczy w przyszłym roku na funkcjonowanie Muzeum Górnictwa Węglowego. Nic to nie zmieni dla pracowników, nic się nie zmieni, jeśli chodzi o ruch turystyczny. Muzeum Górnictwa Węglowego jest atrakcją Zabrza, województwa śląskiego, rozpoznawalną w kraju poza granicami i z pewnością taką atrakcją będzie dalej. Projekt odpowiedniej uchwały został już przedstawiony radnym. Decyzja wynikać ma z kilkusetmilionowego zadłużenia miasta. W uzasadnieniu projektu uchwały czytamy. Z rozwojem Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu nierozerwalnie wiąże się wzrost kosztów utrzymania tej instytucji kultury i co za tym idzie wielkość obciążeń finansowych po stronie organizatorów. Tymczasem obecna sytuacja finansowa miasta Zabrze jest bardzo trudna. Miasto boryka się z problemami finansowymi, w tym ze spłatą istotnego zadłużenia. Zanim projekt uchwały zostanie poddany głosowaniu, będzie on omawiany na poniedziałkowej komisji, podczas której mają zostać ustalone szczegóły przekazania muzeum. Dzisiaj nie udało nam się skontaktować z nikim z zarządu Zabrza. Sprawę przekazania skomentował przewodniczący Rady Miasta. Tam będą jeszcze takie dodatkowe informacje wskazane, też pokazanie chęci współpracy i rozwinięcia tej współpracy dalej z Urzędem Marszałkowskim, bo to, że gdzieś tam te udziały są oddawane, czy tam odsprzedawane, ta forma jeszcze też będzie dopracowana. To nie jest tak, że miasto Zabrze w jakiś sposób odżegnuje się od tego i nie wiem, nie chce mieć z tym nic wspólnego. Poniedziałkowe głosowanie nie będzie jednak jednomyślne. Pojawiły się już pierwsze głosy sprzeciwu. Wiemy wszyscy, jak wiele kosztów finansowych, ale też organizacyjnych poniosło miasto Zabrze na uformowanie, rewitalizację, wybudowanie tej infrastruktury turystyki poprzemysłowej, którą teraz w Zabrzu mamy, która jest pewnym flagowym osiągnięciem. To wszystko jest już tak naprawdę gotowe. Ta infrastruktura jest gotowa, żeby faktycznie stanowić bazę turystyki poprzemysłowej nie tylko w Zabrzu, ale też na Śląsku. Co mija się z wieloletnią strategią miasta. Choć głosowanie mogłoby się wydawać przesądzone, to na ostateczny wynik należy poczekać do poniedziałku 26 sierpnia. Tego dnia będą też omawiane inne sprawy dotyczące sytuacji finansowej miasta.